nowego przyjaciela. Tak? A co z Ludwikiem, Bartkiem, Stasiem, Krzysiem, Wackiem, Piotrem, Pawłem, Jurkiem, Stasiem, Tadziem, Włodziem, Marianem? Jak się pieni. Wypróbuję go na pewno. Dziś o zaręczynach. Na spotkaniu z przyszłymi teściami każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Teściowie wobec siebie też. Nadchodzi pora wymiany informacji. A pan, panie Kazimierzu, do czym się zajmuje, jeśli można wiedzieć? Bankowość. A, to pięknie. Tam teraz same komputery. Niby tak, ale człowieka maszyna całkiem nie zastąpi. I ma rację, bo pana Kazimierza, strażnika w PKO, trudno zastąpić komputerem. A moja żona, Niusia, w kulturze robi. Tu córka ze zdumieniem patrzy na swoją matkę, bo tego o niej jeszcze nie wiedziała. Patrzę, Boże! Gdzie tam teraz takie okropne sztuki wdają? W muzealnictwie. W muzeum? A jeśli wolno w jakim? W tym, no wyleciało mi z głowy. Jakim ty pracujesz? Ziemi. Ziemi. I co, ciężka praca? Bardzo dużo błota niosą. Teść nie wspomniał przez grzeczność, że małżonka tam sprząta. Byłem kiedyś w muzeum tego... No, wojska. Nie, ale jakoś... No, kiedy? Byłem tego narodowego. Nie powiem, czysto jest. Kapcie dawali? No tak, tak, tak. No ja tam też chyba byłem. To jest taki... Szklany sufit. Szklany? Chyba tak. Warto tam chodzić. Rzeczowa rozmowa o kulturze muzealnej mogłaby trwać w nieskończoność, ale przecież przyszli tu po to, żeby pożenić młodych. Zdecydowali się, ich sprawa. Nie przeszkadzajmy. Zresztą... Jerzyk da sobie radę. O, Jerzyk na pewno da sobie radę. Dał sobie radę w 6 szkołach podstawowych, dał sobie radę w szkole specjalnej, dał w zakładzie karnym dla nieletnich. Na pewno poradzi sobie też w małżeństwie. Jerzyk obiecał nam, że Małgosi niczego nie zabraknie. Rodzice Jerzyka znają go na tyle, iż wiedzą, że oznacza to tylko jedno. Będzie kradł. Zresztą Gosia tak niewiele potrzebuje. Faktycznie, Gosi wystarczą dziennie tylko 3 paczki Marlboro, 0,5 litra kawy i telefon. Tu rozrzewnia się mama Gosi. Ona jeszcze jest taka dziecinna i zupełnie do mnie niepodobna. Te dwie informacje razem oznaczają tylko jedno. Nie umie gotować. Ale w kuchni jakoś sobie radzi. Nauczy się. Zresztą wiem, że to, co Jerzykowi smakuje najbardziej, to ona już umie przyrządzić. Naprawdę? Czyli Gosia potrafi już otworzyć piwo. Zresztą nie będziemy zaglądali młodym ani do kuchni, ani do... Nigdzie! To puszczone oko i he-he należy rozumieć, że Gosia już jest w ciąży. Do zobaczenia za tydzień. Proszę pana, chwileczkę. Psz. Dzień dobry. Słucham uprzejmie. Tak. Polędwice po angielsku. Jest oczywiście. Oczywiście. Z tym, że ja proszę, żeby była krojona poprzecznie, lekko wysmażona, tylko z jednej strony, bez żadnych przypraw, bez pieprzu, bez soli, natomiast posypana lekko z wierzchu tymiankiem. Do tego ziemniaczki krojone w plasterki, podsmażane na maśle, raczej nawet podrumienione, bym prosił. Na maśle. Podrumienione na maśle. Tak. To wszystko, dziękuję. Proszę uprzejmie. Polędwica z kartoflami raz. Jak w Edenie,
Mieć kobity jak marzenie. Krokodyla trzymać w stawie. Życie spędzać na zabawie. Szastać dolcu milionami. Jeść schabowy z pieczarkami. A ja co? Ledwo wydolę. Kto ja jestem? Cienki Bolek. Witamy Państwa w naszym poradniku dobrych obyczajów. Pióro mi spadło. No dobra. To zostawię to pióro, a ty wiesz, ja je dostałem? Słodko. Warniaka. A, to zostawię. Czasy są ciężkie. Właśnie, czasy są ciężkie i być może wróciwszy z urlopu, wracasz po to, by dowiedzieć się w pracy czegoś bardzo nieprzyjemnego, ale na razie o niczym nie wiesz. Dzień dobry, panie Franciszku. Jako dobry, to dobry, ale łobuzy są, prawda? Ale co się stało? A to pan nic nie wie? To ja panu nie powiem, że zgadłoby mi nie przeszło. Ale nie pan mówi śmiało, panie Franciszku. Ale wie pan, lepiej, żebyście w ogóle nie widzieli, w ogóleśmy nie rozmawiali. W porządku. Na pocieszenie panu powiem, że ja się też boję, że mnie lada moment wyleją. Czyli już wiesz. Ale nawet jeśli nie byłoby portiera, to... Jezus Maria, panie Romku, ja będę się modliła, żeby pan dostał mnie jako robotę. Ale powiedzmy, że sprzątaczki też nie było. To będzie siedział na korytarzu referent Stryjczyk. Na zdrowie, panie Stryjczyk. Krakał, pan mi krakał. A co się stało? No krakał pan zawsze, że pan mi się tu nie podoba, no i wykąpali pana. Ale nawet jeśli nie byłoby referenta, to musisz przejść przez sekretariat. Dzień dobry, pani Celinko. Ale pani opalona? Panie Romku, do pana to list parę dni idzie, co? Ale pani, czasami to nawet tydzień. No, to może ja dam panu do ręki, to ja nie będę musiała iść na pocztę. No pewnie, oczywiście. Ale chwileczkę. Usunięty, to przez dwa U zwykłe się pisze, nie? Tak. Teraz staniesz twarz w twarz z szefem. Masz nad nim przewagę, bo już wiesz. Przyglądaj się, jak się męczy. No jak tam urlop, panie Bromku? Romku. Dziękuję, panie kierowniku, niespecjalnie. Większość czasu chorowałem. No, tak się dobrze składa, że teraz będzie pan miał dużo czasu wolnego dla siebie. To znaczy? Właśnie to. Słabo wyszło. To już lepiej powiedzieć. No jak tam urlop, panie Bromku? Romku. A dziękuję, świetnie. Pogoda była dobra. Świetnie wypocząłem. No tak to jest właśnie. Jedni opalają się brzuchem do góry, a myśmy tutaj mieli trzęsienie ziemi dosłownie. Nie. Tak? Ja tutaj, proszę pana, nocowałem przez dwa tygodnie. No, niestety odchodzą nam najlepsi pracownicy. Tak. Pan Kustosik. Co? Kustosik? Odchodzi? Z sobą się pan nie przejął? Nie. Ja już wcześniej od portiera wiedziałem. No to zaskoczyłeś łobuza. Ale i on może cię zaskoczyć. Dzień dobry, panie kierowniku. A co pan tu robi? To? Portier panu nie powiedział, że pan tu już nie pracuje? Romansów jest wiele, ale nogę masz tylko jedną. A teraz wróćmy do naszej prywatnej kwatery. Oto minął już tydzień. Panie kolego, O, dobrze, że pani śpi. No Warburg mi cholera, nie chcę zapalić. Pomóż pan pchać. No chodź pan. O, cholera. Chyba co, mogę spać. Ja też.
No co pan chcesz, dziecko ząbkuje. Jakby panu naraz dwa siekacze szły, też byś się pan dał. Ale mam dla pana, tu jeszcze. Mam dla pana dobrą wiadomość. Ten kluczyk od kibla, nie? Znaczy od WC. Ten co ja mam, to teraz dam panu. Proszę. No, dziękuję za wyróżnienie. No. Nie, w czasowiczu paru biorę pod namiot tu na podwórko. To ja bym sam z tym kluczem nie dał rady. Zwany. To teraz umawiamy się tak. Pan im będzie ten kluczyk wydawał. No, do pana to ja mam zaufanie. A to woda hołota, to co? Piwsko chleją na okrągło i w kółko latają. Tak, a oni nie będą drażnili psa? Co? O, cholera. A? Mhm. Nie, dobrze, pan żeś mi przypomniał. Pan to cały dzień tak po górach chodzi. Lubię. No to ja w takim razie chciałem zapytać, to może ja na dzień mógł psa u pana w pokoju zamykać. No dobrze, jak ja będę chciał po coś wrócić? A nie, no, Manson to już pana zna. To pana nie ruszy. Zresztą wie pan co, razem możemy dać mu żreć, no to pana zaakceptuje. Poczekaj pan. Pies cię nie zaakceptował. Panie, ale jak się do psa podchodzi, to pan nie możesz pokazać, pan się go boisz. Nie, ale ja się boję go. Pokaż pan. Co pan, takie zadrapanie. Co? Piecze. Takie zadrapanie. Dobrze będzie, do wesela się zagoi. Proszę pana, on jest szczepiony. No ja, w lipcu. Była taka jedna z Radomia. Ta się perfumowała. Normalnie zatykało. No i Manson, widocznie tym rozdrażniony, rzucił się na nią i ją dziabnął. Zerwał się z łańcucha. Proszę pana, się przyglądałem do tego łańcucha, to taki nie bardzo jest. No nie, no bo ten jest prowizoryczny. No tamten, co był, no, to tamten był na stałe. No mówię pana, no on się urwał. No i jeszcze jedna sprawa, pani kolego. No niestety trochę nieprzyjemna. Znowu coś złego zrobimy? Nie, raczej odwrotnie. Co to jest? No ja nie wiem, jak panu powiedzieć, no. Powiem prawdę. No którejś nocy tatuś zakradł się do pana do pokoju i rąbnął z portfela te 100 tysięcy, no. No ja pan, to jest starszy człowiek, już ma w głowie trochę nie tego. No, bo to jest tak, wie pan. On ma do pana żonę. No, że pan zajmuje jego pokój. No. Nie, wie pan, trochę racji jednak ma. Ale przecież sami wynajęliście mi ten pokój. Nie, no jasna, sprawdź. No, teraz tatuś się już trochę uspokoił, ale przez pierwsze dni, panie. On normalnie chciał za panem z siekierą ganiać. Raz go tu przed samymi drzwiami zatrzymałem. I co? I teraz mnie pan o tym mówi? To wcześniej miałem mówić? Żeby się pan bał? He, no to w ogóle jakiś taki bojący jest. He. No a tam teraz już tatuś sam się przyznał. To tych 100 tysięcy? Tak. Znaczy, żebyś ci sum to mówił o 100, ale jakby czegoś brakowało więcej, no to mnie pan zgłosił. A no? Nie, no na policję od tamtego czasu to już z ojcem w ogóle nie rozmawiam, powiedziałem. Zachmurzyło się. Walizką? Góry? Nie, nie. Ty pan, zachmurzyło się. Gdzie? Tak, w radiu mówili, że będzie lało cały tydzień. To co będę siedział w deszczu? Zaraz. To pierwszego łapa zapłacone. Tak, ale musi mi pan zwracać pieniędzy. A? Nie, tak. No to co? No to co? A. Wszystkiego. A tak w ogóle to gdzie pan mieszka? W Częstochowie. Nie! No to daj pan adres. Za tydzień będziemy szli na Jasną Górę. Ho, ho. To wpadniemy do pana. Wszystkiego. Zawsze to lepiej przenocować u znajomych, nie? Waldemar Ruchała, aktor. A tatusia się bał. Widzisz, Adolf? Tak to jest z cykorami. Tata! Pokój masz już wolny! Wiesz, co tam mieszkał? Aktor! Pozostaje mieć nadzieję, że przyjadą do ciebie bez psa. I to wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Do widzenia. To co, ja zjeżdżam, Krzysiu. Dobra.
Witam państwa, tym razem sam, ale już chyba państwo zdążyliście się przyzwyczaić. No bo ja nie wiem, prowadźcie, przecież ja nie wiem. Co się stało? Pan nie wierzył, że jestem w telewizji. No skina służbie. Pana kolega? No to się dograbał. Bez prawa jazdy, bez dowodów osobistych. Kierował pojazdem mechanicznym z czym? Ze zwiększoną ilością prędkości. No bo się spieszyłem. Ale kontrolowany uciekał? No chciałem odłożyć, była godzina już późna. Tak? No to zatrzymaliśmy. Ale rzeczywiście pan jest tutaj pracownikiem. Kto? Ten pan. No ale ja nie mogę pana puścić. Chwileczkę, ja mam taką propozycję. Czy pan na czas programu nie schowałby się tutaj, a kolega jednej ręki nie będzie używał? Nie, nie, obywatele, to nie, proszę, sobie, proszę, tu. Ale proszę pana, nie. Proszę pana, proszę pana, bo można tak jeszcze zrobić, że pan na przykład... Bo mi się odpięły, odpięły kajdanki, już teraz. Za kadr pan by się wyszedł. O, mógłby pan wyjść za kadr? Gdzie? Tam. To mogę. Dobra, panie Szatku, no. Się znowu odpadnie. Całe szczęście. Ale wiesz, porozmawiamy później. To ale mogę zdjąć maskę, bo to jest strasznie gorąco. No naturalnie, że może pan zdjąć. Witamy w naszym poradniku dobrych obyczajów. Tak, jechałem, rozumiesz, od Garbolina. Ja wiem, że kłamiesz. Tam jest zakaz, tam nie jest zakaz, proszę pana, bo tam... Nie. Jestem twoim nauczycielem języka obcego. Pochodzę z obcego kraju i wszystko mam obce. Dziś nauczymy się...